że pan Robert tutaj spotkam. No to byłem dzisiaj przekonany, ale że będzie z panią Moniką, to ogromna przyjemność. Usłyszałem w jednym z wywiadów, że pan nazywa panią Monikę centrum dowodzenia. Co to znaczy? To dokładnie znaczy to, co powiedziałeś. Teraz, proszę państwa, już nigdzie mnie samego nie zobaczycie. Zawsze będę z centrum dowodzenia. Nie, śmiejemy się, lubimy żartować po prostu. My chcemy być, lubimy być ze sobą. A dzisiaj jest szczególny dzień, bo mogę to nazwać, bo wszyscy mi państwo o to pytacie. To jest pewien rodzaj mojego powrotu do telewizji. Chciałem, żeby Monika była przy mnie wtedy. To jest dla mnie ważne. Ważny kontekst, ale też ważna jej tu obecność. To jest absolutnie zrozumiałe, dlaczego ważne to jest dla pani, jak pani rozumie tę czułość i te tutaj wzajemne towarzystwo. Ja tutaj jestem głównie po to, żeby wesprzeć Roberta w powrocie do domu, ale też, żeby się spotkać ze znajomymi, z którymi pracowaliśmy wtedy. No, to było kawał życia twojego dłużej niż mojego, ale 10 lat też przeżyłam w telewizji polskiej obok Roberta. I miło jest zobaczyć teraz te wszystkie znajome twarze i nastrój, który... Super. No. Piękny dzień dla wszystkich, bo takich okazji nie ma też wiele. Zwróciłem uwagę, że państwa ręce splecione nieustannie po 14 latach to chyba niezwykły wyczyn, żeby dalej obdarzać się taką miłością. Jak to się robi? Ucz się. Bardzo chętnie posłucham. No, trzeba trzymać koleżankę partnerkę. A jak koleżanka chce puścić i są te gorsze chwile, muszą być jakieś sposoby. No, możemy odegrać taką scenkę. Nie, w tej nie chwili tak. Proszę się uspokoić. No, my ale... jesteśmy z tych par, że im dalej w las, tym jest lepiej. Nie, tak, co mnie cieszy, bo to rokuje. Bo poznajemy się lepiej, bo jesteśmy bardziej może wyczuleni na te cechy, które nie do końca odpowiadają, ale przyjmujemy je za codzienność. Wiesz co, jakbyśmy byli młodsi, to byśmy jeszcze mieli różki, nie? Ona jest lwem, to by drapała pazurami. Jestem baran, to bym się upierał, tymi swoimi coś bym próbował robić, ale nam już się nie chce. Szkoda nam czasu, bo każdy dzień to jest o jeden dzień mniej gdzieś tam, gdybyśmy robili jakieś smutne podsumowania, ale nie robimy. Ale chcemy złapać chociaż sekundy 5, 10 każdego dnia codziennie dla siebie, utwierdzając w tym, że to jest najpiękniejsze, co nam życie mogło dać. Być razem. Znaczy w ogóle żyć jest cudownie, a jeszcze z kimś? Z kimś, kogo się rozumie bardzo tak blisko, no to jest po prostu zajebiście. Lepiej przeznaczać ten czas na sympatię i na miłość oczywiście. Dzisiaj, tak jak pan powiedział, zdecydowanie powrót do TVP po 6 latach to dla nas ta pierwsza okazja, dzięki której chcemy też rozmawiać. No i pytanie, czy ta Jaka to melodia będzie tym samym programem, czy jest tym samym programem, który pan zostawiał w 2018 roku? Nie wiem, bo nie oglądałem programu. To ja bym porównał do tego ostatniego odcinka, który pan właśnie prowadzi. Nie pamiętam. Bo to było 5-6 lat temu. Chciałem tylko ci powiedzieć i państwu, że inaczej nie umiem. Okay. Że jak będę robił ten program, to będę go robił tak samo. Bo tak to się samo wymyśliło. Ja się w tym dobrze znalazłem. Gdzieś tam no, też wykreowałem kawałek tej rzeczywistości. No to jest moje jakby organicznie. Ja to tak to czuję. No więc tak samo, no tak samo. Już tu mówiłem ludziom, ale to ci powiem, że siłą tego programu zawsze była relacja. Okej, niektórzy mieli głębsze więzi, niektórzy mniej, a relację pozytywną, z założenia pozytywną, mieliśmy od zawsze. To była podstawa mojej świadomego działania w tym programie, w ogóle pracy w telewizji. Że jak jesteś nieautentyczny, nieszczery, coś kłamiesz, coś oszukujesz, grasz, odgrywasz, zakładasz maski... To nie może wyjść. To prędzej czy później się okaże, że kłamiesz, tak? Że nie jesteś... Że to nie. Ludzie tego nie kupią. To jest tak, jak idziemy do teatru, jeden mówi, o kurde, na tego patrzę, nie? Albo na tą tancerkę. Na tą nie patrzę, a na tą tam. No bo ona jest prawdziwa, no bo jest szczera. No, u nas było tak zawsze. Znaczy zawsze. Byłem zmęczony czasem jak cholera, bo to jest ciężka praca. Nie polega tylko na dostawaniu kwiatów i oklaskach, proszę państwa. To wiele, wiele godzin, zanim się państwu pokaże, to tam muszę swoje odrobić i nauczyć się. Natomiast nie mogę się nauczyć spontaniczności i prawdziwych emocji, bo tego się nie da nauczyć po prostu. No więc ten program będzie taki, jaki chcę, żeby był, czyli taki, jaki był. To, co ja lubię w pana Jakiej to melodii, to właśnie nie to, że pan tylko go prowadzi, ale ta kreacja, o której pan powiedział o tym, to, że pan ma wpływ na to, jak ten końcowy odcinek wygląda. Czy w nowej Jakiej to melodii będzie miejsce na disco polo? Myślę, że będzie.
Bo to nie chodzi o to, żeby coś likwidować, zabierać, bo ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby to coś wyczyszczać do końca, wyplenić, wiesz, to nie, to, bo wszyscy się pomieścimy na tym rynku, serce mamy pojemne, wszystko tam się zmieści. Wtedy mi chodziło bardziej o proporcje, żeby zostały zachwiane, bo było tego było tyle, a reszty tej takiej, do której mi jest bliżej, było sporo mniej, a wręcz bardzo mało. No więc... To nie była ta jakość, z którą pan się utożsamił. Nie, absolutnie nie. No więc wszystkiego tam można znaleźć, to jest program rozrywkowy, więc tam powinny być wszystkie elementy, które przynoszą państwu radość, tylko że to też jest... To zawsze było trochę też edukacyjne, wiesz, ja zawsze tam próbowałem sprzedawać edukacyjnie nie tylko wiadomości, informacje o artystach, o ich życiorysach, czy o muzyce w ogóle, szczególnie tej starszej polskiej, no ale też o dawaniu przykładu, że fajnie jest równać w górę, a nie tak się rozpływać i tak rozmieniać na drobne w czymś takim... mniej istotnym artystycznie, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak? No więc, no to tak, to jest. Na koniec. Czyli będzie. Będzie, dobrze. Na koniec. Nie wiem kiedy, ale będzie. I w mniejszej ilości. Tak. Na koniec pozwolę sobie zapytać o Izę Krzan, tylko dlatego, że tak. Ostatnio była między państwem taka publiczna wymiana zdań. Ja miałem okazję porozmawiać z Izą, dzięki temu, że dziś spotykamy się na ramówce TVP, mam okazję też zapytać drugą stronę. Iza tak naprawdę skomentowała to bardzo łagodnie, że po prostu została zapytana o pewną sytuację, nie chce sobie robić wrogów, po prostu powiedziała, co wie. Przyznaje, że częściowo bazowała na opiniach innych, częściowo na jakichś swoich doświadczeniach. Pytanie, czy pan się spodziewał jakiegoś takiego efektu kuli śnieżnej, bo trochę dużo tych artykułów na ten temat było i czy Iza powinna przeprosić? Ale te artykuły i państwo, którzy tam pracujecie przy tych artykułach, no to jest się nie dziwię, bo na tym polega wasza praca. Tu nie ma żadnej dyskusji prowadzonej w nieskończoność. Była tylko taka reakcja, moja pierwsza, nasza pierwsza. Naturalna. Naturalna, że chyba lepiej nie opiniować kogoś, jak się kogoś nie zna osobiście. I to właśnie wszystko. Ja nie oceniam innych ludzi. Wystarczy, że chcę oceniać samego siebie i jestem dla siebie najbardziej surowym też sędzią, my wzajemnie, a do innych nam daleko, a właściwie nie, no, nie zajmujemy się czymś takim na co dzień. Także pozdrawiamy serdecznie panią Izabelę, pana Brzezowskiego, wszystkich państwa, tych dobrych, tych wszystko jedno, jakie macie opinie. Oglądajcie telewizję, sami zdecydujecie, czy warto. Wszystkim życzymy dobrze i oglądamy Katamelodia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.